Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj przedstawię trzy istotne fakty, na które zawsze powinieneś zwrócić uwagę, jeśli wchodzisz w dłuższą relację z partnerem, partnerką. Także wyciągnij słuszne wnioski, bo nie tylko będę dzisiaj mówił o kobietach, ale też często faceci przejawiają tego typu postawę. Dlatego warto wyciągnąć z tego wszystkiego mądrą lekcję. Na końcu przygotowałem coś dla Ciebie. Przede wszystkim weź pod uwagę, że często ludzie mają tendencję do idealizowania samego siebie. W tym kobiety, tak? Jak zapytasz kobietę, no jak to było z tym poprzednim facetem, dlaczego się rozstaliście, to ona powie najczęściej, że to była jego wina, albo że się wypaliło, albo że on ją zdradził. A tak naprawdę ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Być może doszło do jakiegoś nieporozumienia, konfliktu, który eskalował z czasem i po prostu para się rozstała. Więc prawdy się często nie dowiesz, tym bardziej od kobiety, która poprzez swoją emocjonalną naturę ma tendencję do wymyślania, do stawiania siebie na piedestale i oczywiście do mówienia o facetach źle, jeśli to jest kobieta dysfunkcyjna, bo oczywiście jeśli trafisz na dziewczynę, która jest naprawdę zdrowa psychicznie, ma zdrowe podejście do relacji, do facetów, to ona też gdzieś tam być może będzie widzieć swoje błędy. Natomiast i tak weź pod uwagę, że jako gatunek ludzki jesteśmy dosyć bardzo egoistyczni i zawsze będziemy uważać, że to nie jest nasza wina, że to wina tego partnera, partnerki. Dlatego często jak rozmawiasz z kobietą o jej byłym mężu, facecie, prawdy się nie dowiesz. Ona też ci nie powie na 100%, dlaczego się rozstali. I potrzeba by było przeprowadzić naprawdę wnikliwą analizę, żeby dojść do tego, dlaczego para się rozstała. Tak samo jak często pytacie dziewczynę, ilu miałaś facetów, to ona też ci prawdy nie powie. Być może miała dwóch facetów w dłuższym związku, a resztę poznawała na imprezach. I teraz ona ci mówi tylko o tym, że miała dwóch facetów, z którymi była w dłuższej relacji, a pomija tych 15, których miała na imprezie, z którymi się całowała. Więc tak naprawdę pozostaje ci obserwować zachowanie dziewczyny i pewne zależności przyczynowo-skutkowe, które mogą być tutaj ważną informacją, czy warto się z tą kobietą wiązać, czy nie. A taką informacją może być to, czy ona się spotyka z toksyczną koleżanką, czy przebywa w towarzystwie toksycznych ludzi, którzy często imprezują, nadużywają alkoholu, wychodzą na miasto, balują do 5 rano, czy jest kobietą, która ubiera się nad wyraz w otwarty sposób, także przyciąga uwagę facetów, flirtuje z nimi, zawsze jak poznaje nowego kolegę, to rozanielona stoi, uśmiecha się do niego. Czy ty zauważyłeś tego typu sytuację? Jeśli tak, to już to daje do myślenia. Bo tak jak mówię, po niektórych kobietach nawet może być nie widać, że one są takie rozpustne. Po facecie może być nie widać, że też zdradzi, ale ważna lekcja dla ciebie, obserwuj zachowanie tej osoby. Kanał jest o relacjach z kobietami, dlatego mówię teraz do facetów. Obserwuj zachowanie tej kobiety w kontaktach z innymi facetami. Jak ona do nich mówi, jak się zwraca, czy lubi pisać z facetami, rozmawiać, czy uwielbia się otaczać wieloma mężczyznami, którzy do niej piszą, bo to już może być bardzo istotna informacja, dlaczego nie warto się z nią spotykać, bo ty się cały czas będziesz martwił. A już na początku zauważyłeś, że ona ci powiedziała, że jedzie do jakiegoś kolegi na noc, tak? Że się z jakimś kolegą tam spotkała na imprezę wieczorem. W poniedziałek była z jakimś kolegą na piwie. No słuchaj, jeśli to jest kobieta, która poważnie cię traktuje, no to nie powinna się tak zachowywać. Nie powinna skupiać się na innych facetach i jeszcze ci otwarcie o tym mówić, bo coś tu wtedy jest nie tak. Dlatego czasami widać te sygnały na początku, a jednak to ignorujecie, a jednak ci się wydaje, moja dziewczyna będzie inna. Ta kobieta, którą poznałem, jest inna. Krzysiek tam pewnie ma rację, ale akurat ja mam przeczucie, że tu będzie coś więcej, tak? No właśnie wtedy popełniasz kluczowy błąd, bo jednak jeśli statystyka mówi, 90% takich kobiet, które mają kolegów, imprezują, piją alkohol, nadużywają narkotyków, zdradza, to jednak masz 90% szansy na to, że ona cię oszuka, zdradzi. I nie ma tutaj często aż tak dużych wyjątków, dlatego warto sobie z tego zdać sprawę, że często matematyka pokazuje nam całą prawdę,
a tej prawdy nie usłyszysz od kobiety, która stwierdza, że ona jest sama, bo przez całe życie była krzywdzona przez facetów. I właśnie tu jest jakby, i to jest właśnie kolejny sygnał, o którym chciałem ci powiedzieć. Jeśli kobieta przedstawia ci się jako osóbka, która była krzywdzona przez całe życie, jako dziewczyna, która ciągle miała problemy z facetami, to ona była ofiarą, oni ją wykorzystywali, oni ją zdradzali, oszukiwali, to ja bym się zastanowił poważnie, czy jest tak faktycznie, bo bardzo łatwo rozpoznać w takiej kobiecie narcyzkę, która celowo przekazuje tobie takie informacje, żebyś ty poczuł, że trzeba jej pomóc, że trzeba jej naprawić życie. Problem polega na tym, że niekoniecznie to ona była krzywdzona. Gdy była, no to okej, ale jak analizuję te wszystkie sprawy, historie facetów, którzy poznali dysfunkcyjne kobiety, to tam bardzo często przejawia się taki motyw kobiety, która udaje taką ofiarę losu i oczywiście sugeruje, żeby facet jej pomógł, żeby się nad nią zlitował, żeby ją pocieszył. No i oczywiście ta kobieta znajduje takich adoratorów, którzy chcą ją pocieszyć, którzy chcą w pewnym sensie wypełnić pustkę w jej życiu. Natomiast problem, który się potem pojawia, którego nie widzisz, polega na tym, że taka dziewczyna jest tak zgorzkniała, rozżalona, sfrustrowana tym, czego doświadczyła, że ona już nie potrafi kochać, albo od początku nie potrafiła kochać żadnego faceta, z którym była, dlatego że ma schemat typu DDA, narcystyczny. No i wtedy właśnie widać, że jej matka wpoiła jej od dziecka, że faceci są źli, oszukują kobiety, krzywdzą, no i że właśnie ona teraz powinna tutaj inaczej postrzegać relacje z facetami, powinna po prostu być uważna, ostrożna, nie powinna się zakochiwać, powinna karać facetów za to. W tego typu sytuacjach kobieta właśnie przejawia schemat ofiary, czyli ona chce wzbudzić w tobie to poczucie litości, że ci jest smutno, kiedy ją spotkałeś i chcesz jej pomóc, ale widzisz, to nie działa w ten sposób. Relacji nie buduje się w oparciu o ból, o to, że ty czujesz się zmartwiony jakąś kobietą i teraz chcesz jej zrobić dobrze, chcesz ją pocieszyć, tylko ta chemia musi być obecna od samego początku, ta polaryzacja męskiej, żeńskiej energii. Dlatego jak trafiasz na narcyzkę, która opłakuje całe swoje życie, że jest samotną matką, ci opowiada ci, jak ma trudno, ciężko, nie może znaleźć pracy i główny motyw rozmowy to jest właśnie użalanie się nad sobą, to z pewnością taka kobieta będzie problematyczna i ciężko ci będzie z nią poczuć, że żyjesz, że to jest właśnie niesamowita, ekscytująca relacja, z której wyciągasz wszystko to, co powoduje, że jesteś szczęśliwy, radosny, tylko wręcz przeciwnie. Taka kobieta często będzie narzekać, marudzić, będzie cię kontrolować. Zazwyczaj też będzie pokazywać dużo niższą samoocenę ze względu na to wszystko, co przeżyła, czego doświadczyła. Więc oczywiście w tym filmie jest ukryte ważne przesłanie, ważna lekcja. Unikaj kobiet, które mają niską energię, które nie są żywiołowe, energiczne, które są po prostu smutne. Bo jeśli przebywasz ze smutną kobietą, która ma niską wibrację, to ty też będziesz miał niskie wibracje, a nawet może popadniesz w smutek, depresję. Weź to pod uwagę, bo wielokrotnie widzę ten problem i często nawet sobie z tego sprawy nie zdajecie, jakie to jest istotne. Niestety, mam też dla ciebie złą informację. Tylko do jutra, do północy możesz pobrać mój najnowszy kurs Jak być zadziornym i ostrym dla kobiet w podniecający sposób. 50% taniej polecam, bo tak dobrego materiału nie nagrałem jeszcze do tej pory. Wejdź pod spodem, skorzystaj, dzięki tym metodom zrobisz naprawdę piorunujące wrażenie na każdej kobiecie. Wywołasz w kobiecie efekt tak zwanej bomby emocjonalnej i zobaczysz, jak to działa. Dlatego polecam pobrać, bo jutro podnoszę cenę, a uważam, że ten materiał jest naprawdę tego warty, bo metody, które przedstawiam w łatwy sposób pokażą ci, jak przestać być miłym i jak być tym facetem, którego pragnie kobieta. Polecam to przetestować nawet w sytuacji, kiedy chcesz dziewczynę odzyskać, naprawić związek. To jest materiał, od którego powinieneś zacząć, bo jeśli ty przez całe życie byłeś za dobry dla kobiet, dla kobiety, z którą się spotykasz, to dlatego masz teraz takie problemy. A dzięki byciu zadziornym, ostrym, kobieta z automatu zmieni do ciebie podejście, nastawienie. Dlatego potrzebujesz tej wiedzy, żeby się zmienić. Polecam skorzystać. Ponad 16 godzin wiedzy. Jeszcze tylko do jutra. 50% taniej. Wejdź pod spodem, pobierz wszystko.
Wykorzystaj tę wiedzę w praktyce, a zobaczysz naprawdę potężne efekty. kurs.uwodzeniewdzień.pl / ZAT. Korzystaj, bo niestety zostało mało czasu, a wiedza czeka. Myślę, że nie byle jaka wiedza, bo ten materiał sprawi, że staniesz się niesamowicie atrakcyjny dla każdej kobiety. Korzystaj!